Teściowa przyjechała odwiedzić swoją córkę i zięcia. Staje w progu, naciska dzwonek, otwiera zięć. O, mamusia. A mamusia to na długo? Aż wam się znudzę. To mamusia nawet nie wejdzie? Dwóch więźniów rozmawia, przechadzając się po spacerniaku. Za co siedzisz? Za udzielenie pierwszej pomocy. Jak to? Teściowa miała krwotok z nosa, więc jej założyłem opaskę uciskową na szyję. Następny widz. Czy chce pani usłyszeć kawał? Tak, bardzo chętnie, bo bardzo lubię kawały. Co to są mieszane uczucia? To, co czujesz, gdy teściowa wpada w przepaść w twoim aucie. Mistrz w pchnięciu kulą mówi do trenera. Dziś muszę dać z siebie wszystko. Na trybunie siedzi moja teściowa. Trener na to, nie ma szans, nie dorzucisz. Zięć mówi do teściowej. Gdzie mama jedzie? Na cmentarz. A kto rower przyprowadzi? Teściowa do zięcia. Nigdy się nie zrozumiemy. Ja jestem zagorzałą katoliczką. Ale ja przecież też jestem zagorzałą. Małżonek wraca ze szpitala, gdzie odwiedzał bardzo chorą teściową i wkurzony do granic mówi do żony. Twoja matka jest zdrowa jak ryba. Niedługo wyjdzie ze szpitala i zamieszka z nami. Nie rozumiem, mówi żona. Wczoraj doktor powiedział mi, że mama jest w agonalnym stanie. Nie wiem, co on tobie powiedział, ale mi radził, żeby przygotować się na najgorsze. Moja teściowa złamała ostatnio nogę. Z braku miejsc na ortopedii postanowiono chwilowo umieścić ją na oddziale dla ludzi w śpiączce. Po godzinie większość pacjentów uciekła, nie mogąc dłużej znieść jej pierdolenia. Czym się różni kaczka od teściowej? Kaczka zasra całe podwórko, teściowa całe życie. Do właściciela domku z ogródkiem przybiega rozpromieniony sąsiad. Czy możesz pożyczyć mi 2 wiadra wody? Jasne, że tak. Ale po co ci, skoro ty masz własną studnię? No mam, ale właśnie wpadła do niej teściowa i woda sięga jej tylko do brody. Pewnemu gościowi zmarła teściowa, której nie darzył sympatią. W dniu pogrzebu zjechała się rodzina, zaglądają do kostnicy, a tam zięć przy zwłokach teściowej na kolanach, zadumany, ręce splecione, głowa wtulona w pierś teściowej. Wszyscy w szoku. Wybaczyłeś teściowej po jej śmierci, czy wcześniej już się pogodziliście? Pytają. Na co gość odpowiada? Jak się dowiedziałem, że umarła, to 2 dni piłem z radości, ale dzisiaj rano wstaje, kac gigant, głowa boli, a ona taka zimnutka. Przychodzi zięć do teściowej w szpitalu. Idzie do ordynatora i pyta, jest jakaś nadzieja? A lekarz na to, nie ma żadnej, jutro wychodzi.